Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście razem ze mną. Dzisiaj mamy nasz drugi live z serii live'ów przygotowujących Was do takiego live szkolenia, podczas którego będę przedstawiać Wam jeden z bardzo ważnych elementów, jak rozpocząć program przemian. Ale o tym za chwilę. Zaczynamy. Witam każdego z Was po kolei. Słuchajcie, być może napotkaliście, być może każdy z Was po kolei, tak jak tu każdy z Was jest i teraz mnie słucha i ogląda, być może napotkałeś już w swojej przeszłości na brak wiedzy, na podstawie której dokonałbyś właściwego wyboru diety, sposobu odżywiania, po którym zastosowaniu mógłbyś być pewien, że przyniesie on oczekiwane, wymarzone rezultaty. Jestem przekonana, że tak było i o tym będziemy między innymi dzisiaj mówić. Dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, ja nazywam się Monika Honory i jestem autorką programu Przemian, założycielką Zupomanii, całego trendu Zupomania, całego, już mogę chyba tak powiedzieć, stylu życia i takiego stylu, który odmienia życia nasze. Na czym polega moja historia? Moja historia to z jednej strony bardzo, bardzo wiele różnych diet, które przeszłam, z drugiej strony ostatni sposób odchudzania, czyli właśnie program przemian, który zabrał mi szczęśliwie 40 kg i to się wydarzyło 5 lat temu. Do tej pory waga utrzymuje się mniej więcej plus minus 2 kg. I tego życzę każdemu z Was, bo wiem, że do takiej właśnie stabilizacji wagi każdy z nas dąży, bo nie jest sztuką schudnąć na chwilę, ale cały szkopuł polega na tym, żeby schudnąć raz na zawsze i wiedzieć, jak tą wagę utrzymywać. Dlaczego stworzyłam program przemian? Dobre pytanie. Tak naprawdę po to, żeby pomóc innym osobom, żeby dać im szansę na nowe życie, bo nowe życie jest absolutnie czymś najpiękniejszym, czego doświadczyłam i co chciałabym, aby inne osoby, które cierpią na nadwagę czy cierpią na otyłość, również miały szansę poczuć, skosztować, odnaleźć się, żeby miały szansę po prostu cieszyć się tym nowym życiem i tym wszystkim, co to nowe życie jest w stanie nam zaoferować, bo patrząc z perspektywy osoby szczuplejszej o 40 kg, to nowe życie wygląda zupełnie inaczej, aniżeli wtedy, kiedy ważyłam ponad 100 kg. A ile osób skorzystało już z programu przemian? Bardzo wiele. Ja myślę, że dzisiaj mogę mówić spokojnie o około 70, może nawet 80 tysiącach osób, które skorzystały. Niektóre po to, żeby po prostu zmienić sposób odżywiania, niekoniecznie skupiwszy się na kilogramach. Inne po to, żeby zrealizować swoje marzenie o lepszym, innym życiu. Jeszcze inne po to, żeby pozbyć się z sukcesem nadmiaru kilogramów. A jeszcze inne po to, żeby każdego dnia towarzyszył im uśmiech na twarzy i mam nadzieję, że wielu z Was, którzy teraz mnie oglądają, właśnie w ten sposób do tego też podchodzi. Ile historii związanych z przemianą, ile sukcesów, tak bardzo wiele różnych też dylematów. To nie jest droga usłana różami. To o tym trzeba sobie od razu powiedzieć, dlatego że wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, wiąże się z pracą nad sobą, wiąże się z skupieniem na sobie, wiąże się z zastanawianiem się, z planowaniem, z organizacją, ale to wszystko absolutnie da się zorganizować. No i teraz jeśli zastanawiacie się i myślicie sobie, o kurczę, to wszystko brzmi tak, że dużo trzeba się narobić, ciekawe czy ludzie w ogóle są z tego zadowoleni, no to ja dzisiaj na grupie u nas zapytałam o to, czy osoby by rekomendowały program przemian. Jeżeli tak, to
to dlaczego? Jeżeli nie, to też dlaczego? No i mam dla Was tutaj kilka takich odpowiedzi zebranych, więc pozwólcie, że Wam teraz je pokażę, ale oczywiście też za chwileczkę je przeczytam. Okej, czy poleciłbyś innym program przemian? Basia napisała, tak, bo program przemian uświadomił mi, że byłam jedyną osobą w moim życiu, którą zawodziłam i oszukiwałam. Teraz mogę sobie ufać tak, jak inni mi ufają. I powiem Wam szczerze, że jak przeczytałam ten komentarz, to łza mi popłynęła po policzku. Bardzo, Basiu, Tobie za ten komentarz dziękuję. Emilia napisała tak, ja bym poleciła, bo warto. Samo to, że człowiek się czuje lepiej, zdrowiej, jak się straci te niepotrzebne kilogramy, a przy tym nie musi się głodzić. Iwona napisała tak, bo jest wydajna, nic się nie wyrzuca, nie marnuje jak w innych dietach, nawet tych od dietetyka. Tak, bo jesz doprawione jak lubisz. Tak, bo używasz tego, co lubisz jeść, nawet tłuste mięsko, makarony, kluski i tym podobne. Tak, bo jest lekkostrawna i tak, bo szybko można zagrzać, jak dopadnie nagły głód. Kinga napisała tak. Zdecydowanie tak. Po kilku nieudanych dietach dopiero teraz wiem, że jestem na właściwej drodze, bo moja przemiana rozpoczęła się od zmiany myślenia, a nie od zbijania kilogramów. Podkreślę Wam jeszcze raz, moja przemiana zaczęła się od zmiany myślenia. Dzięki Kinga bardzo za te słowa. Basia napisała, tak, dla zdrowia, dla wspaniałego samopoczucia. I ta lekkość. Często Wam mówię o tej lekkości na żołądku. To jest pierwsze odczucie, które się ma w momencie, kiedy wprowadza się przemianę. Kolejna Basia napisała tak. Opiszę to tak. Słuchaj, moja droga koleżanko, jeśli chcesz zmienić swoje nawyki, polepszyć swoje zdrowie, a przy okazji zrzucić parę kilogramów, to polecam Ci program przemian, który w tym Ci pomoże. A Ty poczujesz się zdrowo i lekko. Piękne. To ostatnie komentarze. Tak, bo jest rozsądny, troszczy się o ciało i ducha. To prawdziwa pozytywna przemiana. Dzięki bardzo, Ola. Madzia napisała, tak, odpowiedziała na pytanie, czy poleciłbyś innym program przemian. Tak, bo wypróbowałam w życiu dziesiątki diet. Żadna nie była tak przyjemna i zdrowa, a przede wszystkim skuteczna. Program przemian pozmieniał mi w głowie, a to jest najważniejsze. Uświadomiłam sobie, że mój żołądek nie jest śmietnikiem. Zaczęłam o siebie dbać i tak już pozostanie. Dzięki, Magda. I Bożena napisała, tak, dlatego, że niesie nadzieję na zmianę, a to jest pozytywnie ekscytujące i przynosi wymierne efekty, lepsze samopoczucie, szczuplejszą siebie, więc tak. Bożena, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. O czym dzisiaj będzie mowa, o czym dzisiaj będę Wam opowiadała? Ostatnio pokazywałam, jak rozpoznać, kiedy to jest ten najbardziej właściwy moment do tego, żeby rozpocząć przemianę. W którym momencie możemy powiedzieć, tak, jestem gotowa, chcę zacząć program przemian. O tym była mowa na naszym zeszłym live'ie, jest już gotowe z tego live'u wideo. Jeśli nie oglądałeś, czy nie oglądałaś tego wideo, koniecznie proszę Cię, wróć do tamtego materiału, bo to jest pierwszy krok, który należy wykonać, zanim postawisz kolejne kroki. Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak faktycznie to zrobić. Materiał z dzisiejszego naszego spotkania, z naszego live'u posłuży temu, aby maksymalnie szybko i efektywnie oraz skutecznie przygotować się do opracowania planu działania i aby każdy z Was wiedział, czego dokładnie potrzebuje i jakie kroki musi przejść, aby rozpocząć drugi etap przemiany. Musicie pamiętać, że aby nie upaść, aby zbyt szybko nie mówić o kryzysie, aby nie było to wszystko, nad czym każdy z Was pracuje, nie było falstartem, trzeba się dobrze przygotować do odchudzania. Trzeba przepracować po prostu pewne kwestie, uzbroić się i przede wszystkim, o czym będzie dzisiaj właśnie, zdobyć odpowiednią wiedzę.
No dobrze. Najczęstsze problemy osób odchudzających się to według mnie patrząc na całokształt, nie patrząc tylko i wyłącznie na sam początek, tylko w ogóle na cały proces odchudzania. Najczęstszy problem albo źródło bardzo wielu problemów to jest właśnie brak wiedzy, bo nie wiesz, nie wiecie, jak skutecznie się odchudzać. Brak konsekwentnego działania i brak cierpliwości. To są dwa kluczowe elementy. Bardzo często mówię, konsekwencja i cierpliwość. To jest coś, czego się trzeba uczyć od samego początku. Jeśli kiedykolwiek w przeszłości zmierzyliście się z brakiem właśnie cierpliwości, brakiem konsekwencji, to spokojnie, to jest całkowicie normalne, ale jeśli pozwolimy na to, aby one na stałe zaczęły tworzyć naszą codzienność, to niestety nikt z nas nigdy nie osiągnie swojego celu. Więc cały czas namawiam do tego, żeby od samego początku wiedzieć, co może być naszą przeszkodą, żeby od początku móc od razu temu przeciwdziałać i odpowiednio się do tego przygotować. Dlatego moim celem jest to, aby Wam pomóc uwolnić się od tych wszystkich frustracji podejmowania niewłaściwych decyzji podczas całego procesu odchudzania, takich decyzji, które nie przynoszą efektu, takiego efektu, na którym nam zależy. Nie tylko związanego z samą redukcją wagi. Celem naszego całego cyklu, celem książki dla początkujących, której premiera już w najbliższy czwartek, książki, a zarazem też e-booka, sami wybraliście tak i sami poprosiliście o to, żeby było w wersji elektronicznej i w wersji papierowej również. Celem tego wszystkiego jest naprowadzenie na właściwe tory w kierunku stworzenia bardzo mocnych podstaw, takiego solidnego fundamentu, który będzie bazą w drodze do wolności głowy, do wolności ciała, po prostu do wolności psychicznej i tej fizycznej. No ale dobra, mam nadzieję, że macie przygotowane coś do notowania, bo jestem przekonana, że kilka rzeczy przyda się Wam z dzisiejszego live'u i trzeba będzie je po prostu sobie zanotować. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Kluczem do sukcesu jest nie tylko psychiczna gotowość i sama motywacja, ale przede wszystkim zdobywanie tych wszystkich informacji, co Was kiedy czeka, jak zorganizować to wszystko, jak przejść te kolejne etapy. Coś, co Wam pozwoli zobaczyć Waszą perspektywę, zobaczyć wszystko to, co będzie, coś, co Was czeka w przyszłości, za tydzień, za dwa, za miesiąc, za pół roku, czyli wiedza. Jeśli nie wiemy, na czym polega program przemian, jak się przygotować, jak z nim pracować, co będzie się z nami działo, najprawdopodobniej przy pierwszym kryzysie, który ja lubię mówić jako chwilowy przystanek na drodze do realizacji celów, najprawdopodobniej przy tym pierwszym owym kryzysie po prostu się poddamy. Mając wiedzę, potrafimy maksymalnie wykorzystać wszystkie szanse, które nam się nadarzają, szanse i korzyści, i dzięki temu chudniemy efektywniej i trwalej. I oczywiście pracujemy nad tym, żeby ustrzec się przed tym, czego najbardziej się obawiamy, czyli przed efektem jojo. Gdy robimy to wszystko, wiecie, tak po omacku, intuicyjnie, nie rozumiejąc zasad, może się tak zdarzyć i zazwyczaj się zdarza, że cały proces, całe odchudzanie trwa bardzo długo, nie jest skuteczne, zmiana nie jest trwała i niestety przez to możemy sobie zrobić krzywdę, a wręcz możemy zniszczyć swoje zdrowie. Jaka konkretna wartość będzie dla każdego z Was po tym live'ie? Po pierwsze, każdy z Was musi w końcu ustawić swoje priorytety i zacząć działać. Da to możliwość zmiany życia, odzyskania zdrowia i sprawności, a przede wszystkim da takie życie, o jakim my, ty i ja po prostu marzymy. Dlatego podczas tego live'u zamierzam dokładnie przeanalizować temat związany ze świadomością.
Bo co z tego, że będzie każdy z was miał super dietę albo jakiś rewelacyjny sposób na odchudzanie, jeśli nie będzie go rozumiał? Bez wiedzy, którą ci przekażę każdemu z was podczas tego live'u, nawet nie będzie wiedział, dlaczego ma to robić. Więc mam nadzieję, że każdy z was przygotuje się odpowiednio do rozpoczęcia odchudzania, dowie się podczas tego live'u, jakiej wiedzy potrzebuje, z jakich obszarów należy zgłębić wiedzę, no i oczywiście jak i gdzie ją znaleźć. Teraz chwila na moją osobistą historię. Oto ja na Zupomanim, ja 40 kg temu. Chciałam wam opowiedzieć, jakie emocje towarzyszyły mi przed samym rozpoczęciem odchudzania, jakie myśli miałam w głowie. Tak naprawdę mi również towarzyszył mętlik, więc jak ktoś mówi, wiesz, nie czuję się pewna, nie wiem zbytnio co i jak, to ja to absolutnie rozumiem, bo dokładnie przez to samo przeszłam. Ja już próbowałam naprawdę tylu przeróżnych diet, pisałam o tym w swoich książkach, nie przeszłam tych nowych, teraźniejszych diet, tego wszystkiego, co teraz jest trendy, bo już mam swój program przemian, ale uwierzcie mi, że jeszcze 5, 7 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu byłam na bieżąco z każdą dietą i mogłam o niej bardzo dużo opowiedzieć i dużo z nich przeszłam po prostu na własnej skórze. Dlatego przed moją przemianą miałam mętlik w głowie. Już próbowałam tyle tych różnych sposobów, że wszystko w pewnym momencie zaczęło się już mieszać. I nie byłam pewna, co robię dobrze, a co robię źle. Co jest tak naprawdę skuteczne, a co nie jest skuteczne. Trochę byłam tak jak dziecko we mgle, a bardziej jak tonący, który chwyta się brzytwy i który po prostu szuka sposobu, który pomoże, który w końcu uwolni mnie od czegoś, co było jak kłoda, jak jakiś, słuchajcie, kawał metalu, który mnie trzyma przy ziemi i nie daje mi zrobić kolejnego kroku do przodu. Miałam cały czas nadzieję, chociaż momentami ona też mnie opuszczała, miałam momentami wolę walki, ale czułam się z tym wszystkim niepewnie i dlatego też postanowiłam w pewnym momencie odchudzać się zupełnie inaczej. Jak do tego się przygotowałam? No przede wszystkim postanowiłam na początku, że to odchudzanie będzie zupełnie inne, aniżeli wszystkie dotychczasowe sposoby, których podejmowałam się do tego czasu. A na czym pierwsza różnica polegała? Pierwsza różnica polegała na tym, że postawiłam przede wszystkim na wiedzę, na zdobycie tej wiedzy, na zweryfikowanie jej i na uporządkowanie. To dlatego rozmawiałam z osobami, które są specjalistami odżywienia. To dlatego rozmawiałam z różnymi lekarzami różnych specjalizacji. To dlatego rozmawiałam z fizjoterapeutami, z naturoterapeutami. Ja po prostu szukałam w każdej jednej możliwej dziedzinie, szukałam wiedzy, takiej wiedzy, która mnie w wielu przypadkach póki co wtedy laika, ale która mnie przekona do słuszności i da mi przekonanie, że właśnie ten element danej dziedziny powinnam zastosować u siebie, a potem te elementy złożyły się właśnie na program przemian. Skupiłam się na tym, żeby poznać zdrowe zasady odżywiania i to był wtedy pierwszy moment, kiedy na przykład poznałam piramidę zdrowego odżywiania i wszystkim polecam, żeby się z nią zapoznali, chociaż oczywiście teraz w wielu miejscach i w wielu badaniach mówi się, że piramida zdrowego żywienia jest, stawia gdzieś tam się nad nią znak zapytania, czy aby na pewno jest słuszna i prawidłowa, ale póki co odwołuję się do niej i to był też jeden z pierwszych moich kroków, które zaczęłam podejmować w dziedzinie zdobywania wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Dowiedziałam się, co to jest biochemia organizmu i jak funkcjonuje organizm. Oczywiście zdobywałam tą wiedzę na poziomie podstawowym, nie jestem lekarzem, chociaż kiedyś marzyłam o tym, 11 lat przygotowywałam się na medycynę. I uwielbiam wszystko to, co jest związane właśnie z biologią i w ogóle z całą medycyną. Konsultowałam się też z psychologami, o tym muszę wam powiedzieć, dlatego że wiedziałam, że tym razem proces odchudzania to nie będzie tylko i wyłącznie kwestia związana tylko i wyłącznie z odżywianiem, ale też miałam świadomość, jak duży
I ważny, bardzo ważny obszar mojego całego procesu transformacji, nazwijmy to, będzie właśnie stanowił aspekt związany z głową. Więc psycholog, psychologia, którą zresztą fascynuje się do dzisiaj, był to też bardzo ważny obszar dla mnie zdobywania wiedzy. Jednym słowem, chciałam zdobyć taką masę sprawdzonej, pewnej wiedzy, odrzucić wszystkie zabobony i wszystkie rozwiązania cud. Ja już wiedziałam, że nie ma tabletek cud, które by były idealne, żeby zredukować masę ciała trwale i zdrowo. Wiedziałam, że żadne tam czary mary nie będą na mnie działały, natomiast połączyłam wiedzę z medycyny konwencjonalnej razem z moją pasją, która jest związana właśnie też z medycyną niekonwencjonalną, i takie elementy w przemianie również możecie odnaleźć. I na tej właśnie podstawie stworzyłam cały program przemian, który realizował wszystko to, czego się dowiedziałam, czyli każdy element programu przemian ma swój początek w zdobywaniu właśnie na tamten czas przeze mnie tej wiedzy, która była mi potrzebna, jak takie, wiecie, puzzle, które się składa jedno po drugim, żeby wyszedł cały obraz, cała układanka. Na początku też popełniałam błędy, każdy popełnia, i też nie byłam pewna niektórych rzeczy, na przykład nie byłam pewna, jak gotować, nie byłam pewna, jak doprawiać, ile wody powinnam pić. I zanim się na przykład dowiedziałam, że to nie jest tak, że zawsze każdy 2 litry wody i koniec, tak? To jest jeden z przykładów, to naprawdę wiele rzeczy musiałam przejść i z wieloma osobami porozmawiać i też przekonać się na własnym organizmie, jak to tak naprawdę powinno być. Więc ja na początku też popełniałam błędy, ja też krok po kroku do tego wszystkiego dochodziłam. To jest oczywiste, zrozumiałe i myślę, że też bardzo prawidłowe i szczere, żeby się do tego przyznawać. Te wszystkie drobne błędy starałam się weryfikować. Wszystko po to, aby redukować moją masę ciała, a z drugiej strony, aby budować swoje zdrowie. Z perspektywy czasu widzę, że te drobne potknięcia i kryzysy, one wynikały głównie z jakichś tam niedociągnięć i z braku jakichś tam dodatkowych informacji. Albo nie wiedziałam, jak coś zrobić, albo nie rozumiałam, co się dzieje wtedy z moim ciałem i moją psychiką, więc jakby wszystko sprawdzałam też na żywym organizmie, czyli już w trakcie, bo to też było tak, że pewnych rzeczy nie byłam w stanie wcześniej przewidzieć. Dopiero jak poczułam cały proces, dopiero jak się w nim zaczynałam odnajdywać, dopiero jak widziałam pewne rzeczy, które się zaczynają dziać, to wtedy poszukiwałam informacji i odpowiedzi na pytania, które się wtedy zaczęły pojawiać. Dzisiaj jest o wiele łatwiej z programem przemian, dlatego że dzisiaj to wszystko, co ja wiem, plus doświadczenia tak bardzo wielu osób, to wszystko złożyłam w jedną całość i to jest już kompletny program przemian, który oczywiście też ewaluuje. To nie jest tak, że on jest cały czas konstant ten sam, dlatego że cały czas coś nowego dochodzi. Ja cały czas też się rozwijam, ja cały czas konsultuję pewne rzeczy, więc tak jak 5 lat temu, tak jak zaczęłam dzisiejsze nasze spotkanie i powiedziałam wam, że piramida zdrowego odżywiania była absolutną podstawą, ale dzisiaj po tym czasie już wiem, że wiele źródeł zaczyna kwestionować jej zasadność, czego jeszcze 5 lat temu nie było, a przynajmniej ja nie byłam tego świadoma. Więc na tym polega też to, że i program przemian się zmienia, i ja się też zmieniam, wszystko po to, aby doskonalić to, co stworzyłam. No to teraz mam zadanie dla was. Na zeszłym live'ie poprosiłam was, abyście wzięli kartkę i długopis i wszystko dokładnie sobie spisali, bo był cykl 10 pytań. Natomiast dzisiaj chciałabym poprosić was, abyście sobie wygodnie usiedli w fotelu, żebyście się teraz zrelaksowali i na chwilę zamknęli oczy, a ja wam zaraz o czymś opowiem. Zróbmy taki drobny eksperyment. Jak już siedzicie i zamknęliście oczy, wyobraźcie sobie, że stoicie nad brzegiem rzeki.
Rzeka jest dosyć szeroka, jest piękna pogoda. Nie ma mostu, a ty musisz przeprawić się na drugą stronę tej rzeki. Co wtedy czujesz? Domyślam się, dokładnie. Zapewne czujesz strach i duży niepokój. A dlaczego? Bo nie wiesz, po pierwsze, jak głęboka jest ta woda, jak silny jest prąd. Nie wiesz, w którym miejscu znajdują się wiry wodne. Ale wyobraź sobie, że wchodzisz do wody i zaczynasz płynąć. I co wtedy czujesz? Dokładnie tak. Na początku na pewno adrenalinę i niepewność, bo nie wiesz, czy sobie poradzisz i czy masz wystarczające umiejętności, aby przepłynąć. Ale im dalej płyniesz, im dłużej to wszystko trwa, to co wtedy czujesz? Dokładnie. Na pewno zmęczenie i strach, bo nie wiesz, czy się nie poddasz i czy twoje ciało się w końcu nie zmęczy. No, a teraz otwórz oczy, otwórzcie oczy i powiem wam tak, z odchudzaniem jest dokładnie tak samo. Do brzegu wcale nie jest daleko, ale jeśli nie będziesz czy nie będziesz miała odpowiedniej wiedzy, poddasz się już na samym starcie i nie wejdziesz w ogóle do tej rzeki. Poddasz się w trakcie, bo nie będziesz wiedziała, co to znaczy, gdy zmienia się ciało i psychika, lub dlatego, że nie będziesz miał, nie będziecie mieli wystarczających umiejętności i nie będziecie wiedzieli, gdzie szukać koła ratunkowego, jeśli zaczniecie tonąć. Wiedza jest absolutnym fundamentem, a potrzebujecie jej w kilku wymiarach. Przedstawię wam to w trzech krokach. Pierwszy krok, wiedza na temat programu przemian. Po pierwsze, na czym polega odchudzanie? Trzeba dowiedzieć się. Każdy z was musi się dowiedzieć, co to w ogóle znaczy odchudzanie, że to nie jest tylko i wyłącznie sam proces redukcji wagi i że to nie jest dieta, ale zmiana nawyków i zmiana całego stylu życia. Ale co to oznacza tak naprawdę w praktyce? Dalej, co to znaczy, że mówię, że program przemian jest holistyczny? Nie tylko ciało, ale i organizm, psychika i dusza muszą się zmienić. Gdy zaniedbasz jedno z nich, nie osiągniesz celu, nie osiągniesz trwałego celu. I uwierzcie mi, jak od 5 lat zajmuję się opowiadaniem o programie przemian i pomocą ludziom, którzy chcą go przejść, tak, od 5 lat obserwuję osoby, które kwestionują to, jak mówię o holistycznym podejściu i mówią, daj spokój, to tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o jedzenie zup. I z perspektywy czasu nikt z tych osób nie dotrwał skutecznie do tej właśnie chwili, jeśli chodzi o swoją zredukowaną masę ciała. Dlaczego? Dlatego, że całe odchudzanie sprowadzili tylko i wyłącznie do czynności spożywania zupy, niczego innego. No właśnie, a dlaczego zupy? Dlaczego tak, a nie inaczej będziecie się odchudzać? To też należy dowiedzieć się. Co nam daje zupa? Zresztą o tym na poprzednim naszym spotkaniu opowiadałam, ale co nam daje zupa? Dlaczego akurat zupa, a nie cokolwiek innego? Dalej. Dlaczego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wszystkie reguły tej gry? Bo bez wiedzy nie jesteście w stanie skutecznie rozpocząć. Bez wiedzy nie będziecie znali rzeczywistego celu. Nie uda wam się zaplanować działań i nie uda wam się zrealizować tego planu, który sobie rozpiszecie. Krok drugi. Wiedza na temat odżywiania. Jakie aspekty należy zgłębić? Po pierwsze, co wolno jeść podczas przemiany, a co absolutnie nie? Jakie produkty należy kupić? Jakie produkty są tymi produktami, które możecie mieć w zapasie na dłużej, a jakie będą najczęściej też przez was kupowane, a które po prostu trzeba usunąć ze swojej kuchni?
Jak nauczyć się zdrowo gotować, czyli wszystkie zasady dotyczące gotowania zup, ale nie tylko. Jakie akcesoria będą Wam w kuchni potrzebne, bo jest pakiet takich akcesoriów, które uwierzcie mi, że ułatwiają życie przy dużym i częstym gotowaniu zup. Kolejna rzecz, trzeba się dowiedzieć, co można pić i jak często należy pić. I dlaczego to wszystko jest ważne? Bo bez tej wiedzy nie dacie rady się odchudzać. Nie znając tych wszystkich zasad, śmiem twierdzić, że będziecie błądzić, a spadek wagi może być bardzo powolny. Bez tej wiedzy możecie w bardzo łatwy sposób narazić też swoje zdrowie. A pamiętajcie, że o zdrowie nam przede wszystkim chodzi. Brak też bilansu kalorycznego i odżywczego sprawi, że mogą pojawić się napady głodu i spadek sił. Więc na przykład, jeżeli nie weźmiecie sobie do serca i nie zrozumiecie, dlaczego mówię zawsze o różnorodności i dlaczego mówię, że minimum 5-6 porcji zup, no to właśnie mogą pojawić się tego typu problemy. A nawet jeśli okaże się, że zredukujecie swoją masę ciała, to bez tej wiedzy nie wypracujecie nowych nawyków, które mają pozostać z każdym z Was już do końca życia. A to niestety w perspektywie czasu może oznaczać efekt jojo. I kolejny, trzeci krok to jest wiedza na temat tego, co będzie się działo z nami fizycznie. Po pierwsze, jak zmieni się ciało? Ja widzę pytania, potem odpowiem na wszystkie z nich. Jak zmieni się nasze ciało? Co będzie się działo z naszą skórą? Dalej, co będzie się działo z włosami, z paznokciami? Przede wszystkim też, jak szybko będziecie tracić kilogramy i w którym miejscu dokładnie na ciele? Co będzie się działo w tym całym procesie z waszym organizmem, jakie zmiany w organizmie będą zachodziły. Dlaczego ważne, żeby poznać te wszystkie kroki właśnie, o których, te wszystkie elementy tego trzeciego kroku, o których właśnie wam powiedziałam, dlatego że jeśli nie macie takiej wiedzy, co się będzie działo, zmiany mogą was zaskoczyć. Zareagujecie na nie być może szokiem, strachem, a może załamaniem i wtedy porzucicie przemianę, bo proces zmian i zawsze ciągnie ze sobą jakąś niewiadomą, jakiś znak zapytania. Natomiast wiele z tych rzeczy można sobie poukładać i można się na te zmiany psychicznie przygotować. Jeśli będziecie mieć taką wiedzę, przygotujecie się na te trudniejsze sytuacje i poradzicie sobie z nimi, gdy one po prostu w waszym życiu się pojawią. A co oznacza dobre przygotowanie i co oznacza zdobycie wiedzy na samym starcie? No właśnie, to chciałam Wam pokazać na przepięknym przykładzie i tym samym chciałam, żebyście poznali historię Ani, naszej zupomaniaczki. Przepraszam, nie Ani, przepraszam, o Ani było już, Magdę, bardzo Was przepraszam. Dzisiaj opowiadam o Madzi, mojej kochanej Madzi. Poprosiłam Madzie, żeby opisała swoją historię, mam ją tutaj spisaną, więc pozwólcie, że Wam przeczytam niektóre ważniejsze elementy, bo nie chciałabym nic z tego przekręcić. Na razie tutaj na grupie widzicie zdjęcie Magdy przed przemianą. Magda zaczęła rok temu swoją przemianę, była wtedy w Barcelonie i zobaczyła swoje zdjęcie. I to był moment, kiedy stwierdziła, że musi coś ze sobą zrobić. O zupomanii i o programie przemian dowiedziała się u fryzjera, siedząc po prostu na fotelu fryzjerskim, dowiedziała się o przemianie i to był początek, kiedy zaczęła zdobywać wiedzę na temat przemiany, zaczęła zdobywać wszelkie informacje, na czym ona tak naprawdę polega. W międzyczasie podejmowała już kolejne próby ograniczenia jedzenia słodyczy, fast foodów i wszelkich innych niezdrowych rzeczy. No i Magda dołączyła do nas, oglądała live'y motywacyjne ze mną, dowiedziała się, że przygotowywałam wtedy nowy swój program dla osób początkujących, wsparcie na starcie. To był program, który kolejną swoją edycję będzie miał również od połowy września, natomiast on też jest podobny merytorycznie do tego, co znajdziecie w książce dla początkujących czy w e-booku,
których premiera, tak jak wspominałam Wam, będzie w najbliższy czwartek, 18 czerwca. I Magda napisała tak: dowiedziałam się, że przygotowuje Monika nowy program Wsparcie na starcie, pierwszą edycję, który miał nas wprowadzić w ekspresowym, bo miesięcznym tempie przez pierwszy etap i początek drugiego. To był strzał w dziesiątkę, napisała Magda. Uczestnicząc w tym programie, poznałam wiele wspaniałych kobiet, które mają te same problemy co ja, które całe życie zmagały się z problemem otyłości i które oprócz Moniki dały mi niesamowite wsparcie i ogromną motywację do działania. Tak Magda napisała o dziewczynach ze wsparcia na starcie. Dalej, napisała tak: oglądając live'y Moniki, webinary, czytając posty motywacyjne, czyli zbierała wiedzę. Zobaczcie, od samego początku podkreśla, że zbierała właśnie tą wiedzę. Poczułam, że nastąpiła zmiana w mojej głowie. Uwierzyłam w końcu, że i mnie się uda, że w końcu to jest mój czas i moje miejsce na zmianę siebie i swojego życia. Tak więc od 15 września, gdy zaczął się program, do dziś, gdzie powolutku wchodzę na trzeci etap, udało mi się zrzucić. I teraz będzie da-down. Bardzo proszę, tu jest nasza Madzia. Po drugim etapie Magda schudła do tej pory 29 kg. Jakie zmiany zaobserwowała? Zapytałam Magdę. Magda napisała: zmiana jest przeogromna, zewnętrzna i wewnętrzna. Łatwo nie było i nadal nie jest. Moja stara ja ciągle tam gdzieś jest i próbuje się wydostać. Ciągle mam obawy o efekt jojo, ale się nie poddam. Za bardzo podoba mi się moje nowe życie, nowa ja. Oczyszczenie organizmu na drugim etapie daje niesamowite nowe smaki, gdy już pozwala nam się zamienić zupki na stałe posiłki, czyli wspomina tu o trzecim etapie. Dziś wiem, że warto było, że to były najlepiej zainwestowane pieniądze w siebie, w moim dotychczasowym życiu. Magda jeszcze napisała tak: we wcześniejszych dietach nigdy nie mogłam wytrzymać za długo. Każda trwała do pierwszego grzechu, a wtedy już szło lawinowo i taki był początek końca każdej diety. Tym razem zostałam przygotowana również mentalnie do radzenia sobie z pokusami, jak budować i podtrzymywać motywację, do zadawania sobie najważniejszego pytania w życiu. Czy zjedzenie na przykład tego ciastka jest warte grzechu? Zaprzepaszczenia całej swojej dotychczasowej pracy nad sobą? Do dziś każda odpowiedź na zadane sobie tak pytanie brzmi: nie, nie warto. Dalej napisała tak: szkoda tylko, że nie spotkałam Moniki wcześniej, bo to spotkanie zaowocowało zmianą mojego myślenia, mojego życia, mojego wyglądu. Wiem, że nowa kultura odżywiania, czyli zbiór tych wszystkich nawyków, zostanie ze mną do końca życia, że będą wzloty i upadki, ale dziś wiem, jak sobie pomóc, gdzie szukać porady, a wsparcie kobiet z grupy Wsparcia na starcie jest jednym z ciągłych, w ciągłym kontakcie z nimi. Każda konsultacja z Moniką, która doskonale Cię rozumie i kopie Cię po tyłku w ten właściwy punkt, daje mi poczucie komfortu i bezpieczeństwa, nawet jak lekko zbłądzę gdzieś po drodze. Dziękuję Ci, Moniko, za to, że jesteś, za to, co robisz dla nas, za to przede wszystkim, że Ci się chce, bo odmieniłaś mnie i moje życie. To jest, słuchajcie, piękna historia Madzi i przyznajcie, że przemiana jest po prostu niesamowita. Ale jestem dumna bardzo. Okej. No dobrze. No to teraz być może w Waszej głowie teraz pojawiają się kolejne pytania i zobaczmy, jakie te pytania mogą się pojawić, jakie zazwyczaj na tym etapie dostaję od Was kwestie z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Na przykład, zdobywanie wiedzy trwa zbyt długo, to jeśli samo przygotowywanie tyle trwa, to ile będzie trwało to moje odchudzanie? Słuchajcie, im lepiej każdy z Was się przygotuje, tym więcej wiedzy zdobędzie i więcej wiedzy zdobędzie, tym krócej tak naprawdę to wszystko będzie trwało. Mając wiedzę, nie będziecie popełniali błędów, albo o wiele mniej tych błędów popełnicie, tych błędów, które potem trzeba po prostu naprawiać. I dzięki wiedzy gwarantuję Wam, że efekty utrzymają się na dużo dłużej, a nawyki pozostaną do końca życia.
Kolejny dylemat. To nie wiedza, tylko samozaparcie i motywacja są ważne. Oczywiście, motywacja i wytrwałość są super ważne, ale one nie trwają wiecznie. Motywację postrzegajcie jako emocje. Ona bywa i cały czas nad nią należy pracować. Cały czas, nieustannie. Więc to nie tylko jest kwestia motywacji. Tak działa psychika, że w końcu się też męczy i przychodzi ten chwilowy przystanek, zwany przez niektórych tym kryzysem. Gdy psychika słabnie, tylko twarda wiedza utrzyma każdego z was na powierzchni i nie pozwoli utonąć. I jeszcze jeden dylemat. Skąd pewność, że akurat Monika ma rację, a nie jakaś Ania, która oferuje dietę cud? No, przede wszystkim zastanów się, czy próbowałeś, czy próbowałaś już tych diet cud, które miały w 2 tygodnie bez żadnego przygotowania pozwolić ci schudnąć 10 kg. No jeżeli tak, no to jak to się skończyło? Czy nadal możesz pochwalić się, że tych 10 kg nie ma? Ja nie oferuję żadnych rozwiązań natychmiastowych, chociaż już po 3 dniach czuć w żołądku dużą ulgę. Natomiast oferuję przede wszystkim wiedzę, dzięki której jesteś w stanie zmienić swoje życie na stałe, schudnąć i być po prostu zdrową osobą. I taka jest różnica między zdrową zupą, a na przykład chińską zupą z torebki. To jest dokładnie bardzo fajne porównanie. Przygotowanie tej pierwszej, czyli naszej zupy, wymaga wiedzy, umiejętności i czasu, ale odżywia, syci i pomaga zachować zdrowie. Natomiast przygotowanie tej drugiej błyskawicznej, wręcz przeciwnie. Jedna i druga jest zupą. Jeden i drugi sposób wpływa na być może redukcję kilogramów. No tylko pytanie oczywiście o konsekwencje. Więc ja mam teraz pytanie, czy jesteś gotów, gotowa, czy jesteście gotowi? Całą tą wiedzę swoją właśnie o tym początku, jak rozpocząć to odchudzanie, te wszystkie elementy, o których wam opowiedziałam, zebrałam w swojej książce, w swoim e-booku, który już 18 czerwca będzie miał swoją premierę. To po pierwsze. Wtedy też się odbędzie bardzo ważny live. Live, na którym przeprowadzę każdego z was przez takie mini szkolenie i pokażę wam, jak cały tydzień zorganizować sobie na przemianie z różnymi dylematami, które mogą się pojawić, typu na przykład niespodziewanie muszę wyjść z domu, spędzam pół dnia poza domem, jak sobie poradzić, przeziębiłam się i co w związku z tym, albo jadę na grilla i jak mam się zachować, albo na przykład dostałam dzisiaj miesiączki i w ogóle nie mam na nic ochoty i co wtedy? Wtedy podczas tego mini szkolenia, podczas tego live'u, kiedy będzie miała miejsce premiera książki, właśnie między innymi o tym będę wam opowiadać. Możecie się też zapisać na mini kurs, który w 5 mailach również dostarczy wam wiedzy, jak się poruszać na początku po programie przemian. Po to, żeby przejść ten mini kurs, zapiszcie się na nasz newsletter na stronie monikahonory.pl. W zakładce newsletter, jak otworzycie, po lewej stronie znajduje się miejsce dla osób początkujących. Kliknij tam, zapisz się, a będziesz otrzymywać cykliczne 5 maili ode mnie, gdzie przejdziesz pełen taki mini kurs dla osób właśnie rozpoczynających przemianę. Dostaniesz ode mnie przepis na zupę kempingową, ale nie tylko, bo sporo też innych niespodzianek będzie. Okej, teraz sprawdzę, czy są jakieś pytania do mnie. Pamiętajcie jeszcze, że czeka nas przed czwartkiem jeszcze jedno spotkanie. We wtorek o godzinie 20 będzie nasz 3. live, również bardzo ważny, tego typu, tak jak teraz mamy. Dopiero was poznałam, od czego mam zacząć. No właśnie tego dotyczą nasze te wszystkie spotkania. Śledź nas na bieżąco, koniecznie zapisz się na newsletter dla początkujących i wtedy przeprowadzę cię po kolei, krok po kroku, od czego masz zacząć, żeby skutecznie zacząć realizować swoją przemianę. Ostatnio takie cuda reklamują znani celebryci. Jakaś odmiana kakao deseru w proszku. Straszne. Powodzenia z tym.
Ja jestem na etapie właśnie zbierania informacji, motywowania się i szukam grupy wsparcia. To bardzo dobrze trafiłaś, bo grupa Zupomania jest właśnie taką grupą, a gdybyś potrzebowała większego wsparcia, to pamiętaj, że mamy grupę Razem przez drugi i trzeci etap, gdzie również serdecznie zapraszamy. Nie dostałam e-booka na e-mail, dlaczego tak może być, jaki powód? Nie wiem, może sprawdź w spamie, może często do spamu albo do jakiegoś folderu oferty, czy do innych zakładek wpadają nasze linki. Czy tylko konsultacja telefoniczna? Nie wiem, o co pytasz, ale najczęściej udzielam konsultacji telefonicznych. Czy można już zamówić książkę dla początkujących? Jeszcze nie, ale można się zapisać właśnie do tego newslettera i na pewno jako pierwsza też dostaniesz informację, jak książka będzie już do kupienia. W czwartek o godzinie 20 będzie specjalny live, na którym też będę gotowała zupę. Jeszcze wam nie powiem jaką, ale będzie pysznie, słodko, wyjątkowo, więc nie dość, że zdobędziecie przepis na naprawdę wyjątkową zupę, której się nie spodziewacie, to jeszcze właśnie będzie ten mini kurs na tym live'ie i będzie premiera naszej najnowszej książki. Okej. No dobrze, słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dużo się z tego spotkania dowiedzieliście. Widzimy się we wtorek. Ja was już żegnam. Trzymam kciuki, życzę wszystkiego dobrego. Live zapisuję i on będzie też na YouTubie dostępny. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was.